Kościół świętego Bartłomieja w Pasłęku. Najstarsza wzmianka o ziemi pasłęckiej pochodzi z 9 lipca 1231 roku w dokumencie wystawionym przez papieża Grzegorza IX dla chrześcijan w Pomezanii. Pierwsze wzmianki o istnieniu parafii w Pasłęku pochodzą z drugiej połowy XIII wieku. O kościele pojawiają się informacje z 1298 roku. Wówczas to wielki mistrz krzyżacki, Meinhard z Querfurtu, przyznał na utworzenie parafii około 72 hektarów ziemi i plac pod budowę nowej świątyni. Kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja wzniesiono w pierwszych latach XIV wieku, obecne prezbiterium. Około 1350 roku powstał korpus nawowy, a także wieża dzwonnicza. W 1543 roku miał miejsce wielki pożar świątyni, odbudowano ją w drugiej połowie XVI wieku. Bryła zachowała charakter neogotycki, a wnętrzu nadano barokowy wystrój. W 1751 roku przeprowadzono kapitalny remont kościoła, z wcześniejszej budowli pozostawiono nietknięte tylko ściany. Po kolejnym pożarze z 1752 roku przebudowano dach wieży. Parafia została wreszcie erygowana w roku 1874, zaś w 1922 roku pożar po raz kolejny zniszczył wieżę kościoła. Od początku istnienia do 1525 roku świątynia służyła katolikom, następnie na skutek reformacji została przejęta przez ewangelików, ponieważ proboszcz przeszedł na protestantyzm. Po II wojnie światowej w 1946 roku na powrót kościół wrócił do katolików, stanowi siedzibę parafii pod wezwaniem świętego Józefa. Wśród najcenniejszych zabytków kościoła wymienia się dzieła z warsztatu Izaaka Rigi, ołtarz główny ze sceną ukrzyżowania z 1687 roku, polichromowany przez Gottfrieda Hinza z Królewca w 1692 roku, ambonę z włoskimi polichromiami z 1690 roku oraz jeden z konfesjonałów z tego samego okresu. Tutejsze organy mechaniczne o 36 głosach zbudowane zostały w latach 1717-1719 przez Andreasa Hildebranta z Gdańska. Były to pierwsze tak duże organy z jego warsztatu. Instrument został ustawiony w dwóch niezależnych szafach organowych w taki sposób, iż w jednej szafie miejsce znalazł mechanizm obu sekcji manualowych, w drugiej zaś obie sekcje pedałowe. Są to największe barokowe organy na północy Polski, prezentujące się po renowacji i rekonstrukcji w swoim oryginalnym kształcie brzmieniowym i technicznym. Z ciekawostek dotyczących kościoła można wymienić to, że w 1635 roku w kościele odbyły się wstępne rozmowy na temat układu pokojowego pomiędzy Polską a Szwecją, zakończone fiaskiem. W trakcie prac archeologicznych prowadzonych pod koniec lat 90. XX wieku odkryto tunel łączący kościół z pobliskim zamkiem. Do parafii należą filie w Rzecznej, Mariance i Więzinie.